Słowo Boże na każdy dzień. Przypowieść o zbłąkanej owcy. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 18, werset 12-14. Jak wam się wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec, a jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi tych 99 i nie pójdzie w góry szukać zabłąkanej? A jeśli uda mu się ją znaleźć? Zaprawdę powiadam wam, że cieszy się z niej bardziej niż z tych 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą waszego Ojca, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Jest to metafora. Jakie odczucia budzi w ludziach ten fragment? Metafora ta posiłkuje się figurą retoryczną właściwą ludzkiemu językowi. To coś, co mieści się w ramach ludzkiego pojmowania. Gdyby Bóg powiedział coś podobnego w wieku prawa, ludzie mieliby poczucie, że nie jest to tak naprawdę spójne z tym, kim Bóg jest. Lecz kiedy fragment ten wypowiedział Syn Człowieczy w wieku łaski, wydał się on ludziom pokrzepiający, ciepły i bliski. Gdy Bóg stał się ciałem, kiedy objawił się w postaci człowieka, wykorzystał bardzo odpowiednią metaforę, by w człowieczeństwie wyrazić głos swojego serca. Głos ten reprezentował głos samego Boga oraz dzieło, którego chciał on dokonać w owym wieku. Oddawał on również stosunek, jaki Bóg miał do ludzi w wieku łaski. Patrząc z perspektywy owego stosunku Boga do ludzi, Jezus przyrównywał każdą osobę do owcy. Jeśli owca się zgubi, zrobi on wszystko, co w jego mocy, by ją odnaleźć. Odzwierciedla to zasadę Bożego dzieła, realizowanego pośród ludzkości, tym razem w ciele. Bóg posłużył się tą przypowieścią, aby opisać swą determinację i podejście w tym dziele. Była to zaleta Bożego wcielenia. Bóg mógł korzystać z ludzkiej wiedzy i używać ludzkiego języka, aby przemawiać do ludzi i wyrażać swoją wolę. Przekładał lub wyjaśniał ludziom swój pełen głębi, boski język, który trudno było im zrozumieć. Przekładał go na język ludzki, w ludzki sposób. Pozwoliło to ludziom zrozumieć Jego wolę i poznać Jego zamiary. Bóg mógł również prowadzić z ludźmi rozmowy z pozycji człowieka, posługując się ludzkim językiem i komunikować się z ludźmi w sposób dla nich zrozumiały. Mógł nawet przemawiać i działać, używając ludzkiego języka, tak aby ludzie mogli poczuć Bożą dobroć i bliskość, by mogli ujrzeć Jego serce. Co tu widzicie? Że dla słów i czynów Boga nie ma ograniczeń? Ludzie uważają, że nie ma takiej możliwości, by Bóg mógł użyć ludzkiej wiedzy, języka czy sposobów wyrażania się, by przekazać to, co chce powiedzieć sam Bóg, by mówić o dziele, które chce wypełnić, czy też wyrażać swoją wolę. To błędne myślenie. Bóg skorzystał z tego rodzaju metafory, by ludzie mogli poczuć Jego realność i szczerość oraz zobaczyć stosunek, jaki miał do nich w tamtym okresie. Przypowieść ta wyrwała ze snu ludzi, którzy przez długi czas żyli pod prawem, a ponadto inspirowała kolejne pokolenia ludzi żyjących w wieku łaski. Czytając ów fragment przypowieści, ludzie poznają szczerość Boga w zbawianiu ludzkości i rozumieją miejsce, jakie zajmuje ludzkość w Jego sercu.
Spójrzmy raz jeszcze na ostatnie zdanie tego fragmentu. Tak też nie jest wolą waszego Ojca, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Czy były to własne słowa Pana Jezusa, czy też słowa Jego Ojca w niebie? Z pozoru wydawałoby się, że mówi to Pan Jezus. Jednak Jego wola odzwierciedla wolę samego Boga. I dlatego właśnie powiedział: tak też nie jest wolą waszego Ojca, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. W tamtym czasie ludzie za Boga uznawali tylko Ojca w niebie, a osoba, którą widzieli przed sobą, była zaledwie przez Niego wysłana i nie mogła reprezentować Ojca w niebie. Również dlatego Pan Jezus musiał to powiedzieć, aby ludzie mogli rzeczywiście odczuć Bożą wolę w stosunku do ludzkości oraz poczuć autentyczność i precyzję Jego słów. Choć była to prosta wypowiedź, była ona pełna troski i ukazywała pokorę oraz dyskrecję Pana Jezusa. Bez względu na to, czy Bóg działał w postaci cielesnej czy w sferze duchowej, znał ludzkie serca najlepiej, a także najlepiej rozumiał ludzkie potrzeby i zmartwienia oraz wiedział, co jest dla nich niejasne. Dlatego dodał ten werset. Werset ten naświetlił problem, jaki skrywała ludzkość. Ludzie byli sceptyczni wobec tego, co głosił Syn Człowieczy. Innymi słowy, kiedy Pan Jezus przemawiał, musiał dodać: tak też nie jest wolą waszego Ojca, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Tylko przy tym założeniu Jego słowa mogły przynieść owoce, sprawić, by ludzie uwierzyli w ich precyzję i zwiększyć ich wiarygodność. Pokazuje to, że kiedy Bóg stał się zwykłym Synem Człowieczym, relacja między Bogiem a człowiekiem była bardzo dziwna, a położenie Syna Człowieczego bardzo niezręczne. Pokazuje to również, jak nieznaczny był status Pana Jezusa pośród ludzi w owym czasie. Kiedy to powiedział, zrobił to właściwie po to, by oznajmić ludziom: zapewniam was, to nie reprezentuje tego, co znajduje się w moim własnym sercu, lecz jest to wola Boga, który jest w waszych sercach. Czyż nie była to dla ludzkości rzecz ironiczna? Mimo że Bóg działający w ciele miał wiele zalet, których nie posiadał jako Bóg we własnej osobie, musiał on znosić ludzkie wątpliwości i odrzucenie, jak również odrętwienie oraz apatię człowieka. Można by powiedzieć, że proces realizacji dzieła Syna Człowieczego był procesem doświadczania odrzucenia przez ludzkość oraz procesem doświadczania rywalizacji ludzkości z Nim samym. Ponadto był to proces pracy ciągłego zdobywania zaufania ludzkości i podbijania ludzkości poprzez to, co Bóg ma i czym jest, poprzez Jego własną istotę. To nie do końca tak, że Bóg wcielony toczył w terenie wojnę z szatanem, ale raczej tak, że Bóg stał się zwykłym człowiekiem i zaczął walkę o tych, którzy za Nim poszli. A w tej walce Syn Człowieczy wypełnił swoje dzieło poprzez swoją pokorę, poprzez to, co ma i czym jest, swoją miłość i mądrość. Zdobył ludzi, na których mu zależało. Zaskarbił sobie tożsamość oraz status, na jaki zasłużył, i powrócił na swój tron.